Siemaneczko z tej strony Miss Sims, a na waszych ekranach pierwszy odcinek serii Złamani. Witam Was serdecznie wraz z naszą główną bohaterką Laurą Clark. Słuchajcie, jeżeli nie widzieliście odcinka zerowego, w którym mniej więcej powiedziałam Wam, co się będzie w tej serii działo, serdecznie Was zapraszam. U góry wyświetla się link. Poznajcie po prostu głębszą historię, ale jeżeli nie macie na to ochoty, to Wam tylko tak szybciutko wspomnę, że Laura Clark, która jest bohaterką już wielu moich innych serii, ale jeżeli tutaj trafiliście po raz pierwszy, to nie martwcie się. Się I tak ogarniecie, bo będę zawsze wszystko tak tłumaczyła, żeby każdy to zrozumiał. W każdym bądź razie, Laura Clark, która była nastolatką w ciąży, potem jak wychowała swoje dzieci, zajęła się swoimi marzeniami, poszła na studia. Po studiach przeżyliśmy z Laurą fantastyczny cały, praktycznie miesiąc na vlogmasie, gdzie jej rodzina była szczęśliwa, urodziła dwójkę kolejnych dzieciaczków, i kiedy tak naprawdę wszystko było dobrze, nagle okazało się, że jej syn zaginął mały synek, mały Filip, i niestety, żeby tutaj teraz do wiedzieć się, co się stało ze swoim synem, będzie musiała przejść na stronę zła, gdyż nie wiadomo, czy porywacze tego dziecka, czy po prostu ich wspólnicy, czy po prostu źli ludzie powiedzieli jej, że powiedzą jej, co się stało z jej dziećmi, tylko wtedy, kiedy ona wejdzie z nimi na ścieżkę zła. I teraz tak, ta seria cała oprze się na tym, że Laura Clark będzie musiała zrealizować aspiracje wroga publicznego, także czeka nas tutaj naprawdę dużo roboty ze złymi niestety interakcjami. Słuchajcie, ja na ten czas zmieniłam jej też cechy, zresztą myślę, że może to nie tyle, ja zmieniłam jej te cechy, co po prostu zmieniło ją życie i tragedia, która ją spotkała i zobaczcie, jest kleptomanką, żeby tutaj realizować dla dwójka tych złych simów zlecenia złodziejstwa, jest zła i jest ponura, nikczemna, jak widzicie, także nasza Laura, która była, wiecie co, taką perełką dobra w tym świecie, niestety wchodzi na naprawdę złą drogę. I teraz tak, zarówno Arik, jak i jego żona Mercy, o właśnie chyba figlują w śmietniku, fu, jest to po prostu obrzydliwe, żeby w śmietniku takie Rzeczy robić, ale dobra. E, oni powiedzą jej, co się stało z jej synem, dopiero wtedy, kiedy Laura wykona dla nich kilka zadań. Jedno z, jednym z tych zadań będzie na pewno osiągnięcie tej właśnie tej aspiracji, wejście na maksymalny poziom kariery przestępcy. Także Laura, no niestety, będziesz przestępcą. Zobaczcie, jak ona tutaj wygląda. Myślę, że jest przerażona po prostu światem, który ją tutaj otacza. No bo słuchajcie, no wprawdzie była przez chwilę bezdomna, mieszkała na ulicy, ale w zupełnie innych warunkach niż tutaj. Tutaj wszystko jest po prostu przerażające. Nawet co jakiś czas chodzą jakieś. Węże luzem, tutaj powiem Wam szczerze, zauważyłam już kilka. No i jesteśmy w miasteczku Stranger Wild, gdzie tutaj wiadomo są bardzo dziwni ludzie. Tam jest jakiś wrak samolotu, zobaczcie. Ja to tak tłumaczę po prostu, żeby tutaj nie było zagadki Stranger Wild, że to są narkomani, dlatego oni tak chodzą trochę, jakby złamanie i tak dalej. Także to jest naprawdę przerażająca kraina dla Laury, która po prostu nie zna aż tak złego świata, ale go pozna wszystko, byleby ratować swojego syna. Dobra, myślę, że teraz na szybciutko z zobaczymy dom tutaj tej dwójki i małe gniazdko, które oni wykluli dla naszej Laury, żeby miała gdzie spać. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi, bo to jest naprawdę przerażające. Tutaj widzimy cały ten dom, szczerze mówiąc. To jest wszystko, co mamy. Na tych kilku kratkach mamy się zmieścić w trójkę. Laura będzie oczywiście przy okazji ich jakoś służącą, podejrzewam. Także naprawdę, no nie czekają łatwa teraz przyszłość, ale miejmy nadzieję, że sobie poradzi. Myślę, że na pewno sobie poradzi, bo ona wie, że robi to tylko po to, żeby dowiedzieć się, gdzie jest jej mały synek. I słuchajcie, jak widzimy, podwórko nie jest Zbyt ładne, nie jest zbyt atrakcyjne. Jakieś stare, zepsute zabawki, przegnita, jakaś czy bardziej przerdzewiała, może zjeżdżalnia, można z niej korzystać? Obejrzyj tylko OK. Poczekajcie, my będziemy głównie żyli Laurą. Połamana ławka, tam jest y, maszyna do pędzenia, powiedzmy, że Bimbru, że to są tacy, wiecie, naprawdę przestępcy i produkują swój własny alkohol. Ale no myślę, że najważniejsze, żebyśmy zajrzeli jednak do środka tego domu. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. I uwaga, uwaga, wchodzimy. No dom, jak widzicie, jest po prostu okropny, jest obrzydliwie. Brudny, zapuszczony, tutaj jest ich sypialnia. Zobaczcie, ten okropny dywan, zniszczone szafki, jakieś były jakie obrazy, no, mały telewizor, oczywiście, żeby tutaj nasz Arik mógł sobie oglądać telewizję. Arik zresztą jest takim, wiecie, typowym pijakiem, przestępcą Ochleptusem i tylko tak naprawdę po pracy złodziejskiej, pierwsze co to chce się tutaj wyłożyć, żeby oglądać swoją telewizję, a jego żona, która jest uwaga, w ciąży wokół niego latała. Teraz wiadomo, będzie się tym zajmowała. Podejrzewam, że laura i będzie tutaj i gotowała. I sprzątała, i wszystko. Kuchnia, no jak widzicie, no nie jest też w najlepszym stanie. Po prostu najbardziej przerażają i obrzydzają mnie tutaj te zielone plamy. Fuj, obrzydlistwo. Przygotowali tutaj taki mały pokój dla Laury, dopóki nie urodzi się dziecko. A jeżeli urodzi się dziecko, a Laura nadal nie osiągnie tych zamierzonych celów, to po prostu jej łóżko wyląduje na dworzu i nie będą mieli tak jakby żadnych skrupułów, czy będzie padało, czy nie padało. Będzie ona żyła pod chmurką. Łazienka, no też nie jest zbyt ładna. Także, no myślę, że tutaj Laura, wiecie co? Normalnie w normalnych okolicznościach nigdy w życiu się nie odnalazła, ale teraz zważywszy na to, że ona jest tak pogrążona w depresji i smutku po utracie swojego dziecka zresztą, kto pamięta Laura z poprzednich serii, to myślę, że jest przerażony tym, jak ona teraz wygląda, jak wychudła. Zobaczcie, pamiętacie w grudniowych odcinkach pofarbowała się na blond, ale wiadomo, przez ten rok co nie było, jej syna, nie chodziła do fryzjera, przez co już jej naturalny kolor po prostu powrócił. Dobra, słuchajcie, koniec mojego gadania, przejdźmy do rozgrywki. Wydaje mi się, że Laura, widząc, że oni są zajęci, postarałaby się tutaj przejść za ten płotek troszeczkę, żeby się ukryć i wysłać smsa do Felixa, bo zdaje sobie sprawę z tego, że ma ostatnią kreskę baterii, za chwilę telefon jej padnie, oni na pewno nie pozwolą jej podładować, żeby przypadkiem nie, wiem, nie wezwała policji. W ogóle jestem w szoku, że zostawili jej telefon, ale słuchajcie, spróbujmy tutaj znaleźć naszego, o jest nasz mąż, wyślemy mu smutnego smsa, żeby się o nas nie martwił, że żyjemy, że dwójka Ludzi powiedziała jej, że wie, gdzie jest ich dziecko, i dlatego ona wyjechała i że się ma o nią nie martwić. Bo jak dowie się więcej, to od razu da znać i, żeby po prostu wiecie, nie wpadł w panikę, że nie dość, że zaginął syn, to teraz jeszcze zaginęła jego żona, bo wprawdzie między nimi nie układa się jakoś super dobrze. Ale jednak mimo wszystko wydaje mi się, że Felix na pewno by się o nią martwił. Zobaczcie płacze biedna. To będzie niestety częsty obraz tutaj w tej serii, dlatego, że no mówię, Laura spotkało olbrzymie nieszczęście. Słuchajcie, oni wyszli, Lauro, podejdź tutaj do nich, spytaj się ich, co masz robić, żeby jak najszybciej po prostu się stąd wydostać, jeszcze nie widziałaś swojego pokoju. Właściwie może no. Ci tutaj nasza Mercy pokaże. Drodzy widzowie, jeżeli jesteście nowi na tym kanale, przyzwyczajcie się do tego, że co jakiś czas słychać moje psy, dlatego, że ja mam dwa psiaki, one ze mną mieszkają i ja po prostu wychodzę z takiego założenia, że skoro to jest ich dom, to nie będę ich Nigdzie zamykała na nagrywki, dlatego co jakiś czas zdarza się im właśnie tutaj szczeknąć. Dobra, chodź, Mercy, podejdź do Laury. Ja myślę, że twój stosunek do Laury nie będzie dobry, nie będzie zły. Przykładowo, że ty jesteś dość empatyczną osobą, ale no niestety, zważywszy na to, że jesteś przestępcą, z Arikiem, to i ciebie to życie zmieniło. Może kiedyś poznamy twoją historię i dowiemy się dlaczego tak emocjonuj się, entuzjazmuj się emocjonującą kradzieżą do naszej Laury i powiedz jej, proszę bardzo, za chwilę porozmawiajcie powiedz Laurze, że będzie musiała. Musiała zrobić dla was kilka rzeczy, o których już wspominał Arik. Przede wszystkim aspiracja, szczyt kariery przestępczej przepraszam i uwaga, uwaga ukraść przedmioty o łącznej wartości 10 tysięcy simoleonów. Dopiero wtedy zdradzić się jej, co się stało z jej synem. I myślę, że Laura, wiecie co, na razie no jest na pewno przerażona tym wszystkim. No nie baw się telefonem, bo już ci telefon, załóżmy, że telefon już jej padł. Jest przerażona tym wszystkim, ale ona po prostu jest teraz tak zdesperowana, że oczywiście zrobi wszystko, co jej tutaj każą. Posłuchaj, tutaj się ktoś, tutaj, o zobaczcie. Tacy właśnie ludzie będziemy tutaj uważali, że to są po prostu narkomani. Także w taki właśnie świat wkroczyła nasza Laura. No jest to przerażające. E, powiem Wam szczerze, że po prostu, no ja na miejscu już bym wiała, ale tak jak mówiłam, zważywszy na to, że chodzi o jej dziecko, myślę, że na to wszystko wytrzyma. E, poczekaj, ja bym chciała Mercy, żebyś pokazała Laurę tutaj, chodź podejść z nią, proszę bardzo. E, Laura! Zobaczcie, Laura, już weszła do ich łóżka. Nie, 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 Lauro, tu będzie twój pokój. Nie myśl o takim wygodnym materacu dla ciebie mają najgorsze zobaczcie na jakichś starych paletach, połatane łaty. No ale chociaż lampkę ci dali, nie będzie tak źle. Także podejdź tutaj, proszę od razu, to jest twój pokój. No Ci tego pokażę. I powie ci, że na dzień dobry chciałaby, żebyś podjęła karierę przestępcą. Poczekaj, każ sprzątać, o, oczywiście, bo tutaj Laura, tak jak mówiłam wam, będzie również na ich posyłki. Dlatego tej Mercy od razu każe jej się wziąć do roboty i posprzątać. Ich brud, ich syw, no wyobraźcie sobie, to musi być po prostu straszne dla naszej Laury, no ale oczywiście bierze się do roboty i sprząta, zobaczcie, idzie posprzątać śmieci. Merci, ty sobie daruj, teraz masz już powiedzmy, że sprzątaczkę, tak że już się nie musisz tym przejmować. Dobra, Laura, bierz się w takim układzie za sprzątanie, tak jak ci kazali, proszę bardzo, wyrzuć. Tutaj też to od razu, tu masz śmietnik obok. Arik, ty się nie przemęczaj, ty masz dzisiaj już dość ciężką pracę, zrobiłeś, wstałeś w ogóle z łóżka, słuchajcie, tak go nie lubię już na dzień dobry. Nie zważajcie o tym na to, że on jest szczęśliwy i wydaje się mieć wesoły uśmiech, bo to jest po prostu ham i prostak. I teraz tak, tutaj może ja bym chciała, żebyś ty się odprężył. Utnij sobie leniwą drzemkę, proszę bardzo, i potem sobie oglądaj telewizję. Ty, Mercy, właściwie nie wiem, co byś mogła robić w tym czasie, proszę bardzo, i co by też się zdrzemni po prostu. A ty, lauro, co? No, posprzątasz trochę ten dom i myślę, że. coś, znaczy, co tu się stało? Czym taka smutna? Wytknięta palcem, otrzymanie rozkazu sprzątania. Laura posprzątała raczej pobieżnie, zupełnie jakby nie poczuwała się do swojej części do no ej, nie poczuwała się do swojej części domowych obowiązków. Słuchajcie, no ona przyszła i tu mieli taki syf i wszystko z nią zrzucili, i jeszcze się dziwią, że ona w jakiś sposób nie jest zadowolona. No masakra po prostu. I słuchajcie, otworzymy sobie nasze wyposażenie, bo tutaj zobaczcie, ile mamy pamiątek rodzinnych i jakieś laptopy i tak dalej, ale o tym tutaj zapomnijmy, bo ja chciałabym, żebyśmy tutaj znaleźli jakieś zdjęcia naszych dzieci, wiecie, żeby tej Laura cały czas pamiętała, że to wszystko robi po to, żeby po prostu odzyskać swojego syna, albo chociaż, żeby się dowiedzieć, gdzie on jest. Patrzcie, tutaj mamy jakieś zdjęcie tego malucha, chyba tutaj słabo. Bo tutaj zobaczcie jeszcze zdjęcia z, przy, z przeszłości Laury. Tutaj o po jedne z początkowych zdjęć jej i jej męża. Zobaczcie, jak ona była tutaj szczęśliwa. Chyba to jeszcze była młodą dorosłą, ale no zobaczcie, widzicie tą radość w tych oczach? Miejmy nadzieję, że kiedyś do tej Simki jeszcze taka radość powróci. Poczekajcie, powiesimy sobie tutaj jeszcze jakieś zdjęcia. Troszeczkę ulepszymy sobie tutaj tą okolicę, chociaż no myślę, że to jest bardzo trudne zadanie. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o zdjęcie małego syna naszej Laury, Filipka, no to mam chyba tak naprawdę tylko takie, gdzie on to jeszcze był niemowlaczkiem i leżał sobie w łóżeczku, no ale myślę, że i tak jest dla naszej Laury wystarczające i tutaj jeszcze w razie co mamy zdjęcie małej Lili, bliźniaczki Filipa, która i na szczęście ni nic się nie stało, no miejmy przynajmniej nadzieję, jak wy wychodziliśmy z domu, to nic jej nie było, no nie dodamy sobie ramek, bo nie mamy ramek, ale myślę, że tutaj codziennie patrząc na to, nasza Laura na pewno będzie otrzymywała sporą dawkę motywacji, żeby w ogóle z łóżka wstać. No i teraz tak, Lauro, masz podjąć karierę przestępczą, zajmiemy się tym na dzień dobry, poszukajmy tutaj, gdzie tutaj jest kariera, Biznes, proszę bardzo, znajdź pracę. Zobaczcie, odwziętego chirurga po przestępce. No, spadek jest po prostu olbrzymi, ale no co zrobić? Takie jest życie, trzeba żyć ustawiać czoła i w momencie, w którym no, stajemy pod jakimś wyzwaniem, musimy je po prostu podejmować, no co zrobić. Poczekajcie, szukam tutaj gdzieś przestępcy. I uwaga, mamy przestępcę. Nie każdy sim chce zgrać zgodnie z zasadami. Jako osoba wyjęta spod prawa możesz zarobić masę simolonów, a do tego dobrze się bawić. Ścieżki kariery, szefowa i wyrocznia, okej. Okay. Podejmujemy, zobaczcie, pracujemy od 17 do północy, także ewidentnie godziny nocne i każdego dnia serio? I za zadanie mamy złośliwe interakcje. Pamiętając o tym, też, że musimy wykonywać tutaj tą aspirację, i tak musimy je wykonywać. Także myślę, że tak, Lauro, słuchaj, zanim tutaj gdziekolwiek wyruszysz, musisz zrobić im co, coś do zjedzenia. Bo, słuchaj, wstaną tutaj, proszę bardzo, wstaną żarłoki i będą chciały coś jeść. Także choć ja wiem, że to jest po prostu straszna perspektywa, jeszcze tutaj swoich oprawców poniekąd wiecie żywić. Myślę, że ja chętnie na jej miejscu bym wsypała im po prostu jakichś chociaż środków na przeczyszczenie do tego jedzenia. No, ale Laura, nasza, zrobi po prostu. Po prostu wszystko, żeby jak najszybciej dostać się do swojego syna, także no, musi zależeć jej na tym, żeby oni byli zdrowi, żeby jej po prostu przypadkiem nic im się nie stało, żeby oni, nie wiecie, nie, nie umarli z tą informacją, gdzie jej syn jest. Myślę, że zrobimy sobie warzywną zapiekankę, proszę bardzo, dla rodziny cztery porcje, dlatego że uwaga, będziesz musiała każdego dnia gotować dla nich świeże jedzenie. Zobaczcie, w jakich obleśnych warunkach. Tutaj Laura musi gotować. Tu jest pająk. Ja się powiem, powiem wam szczerze, że tak się boję pająków, że nawet nie chcę zbytnio kamery zbliżać, żeby na niego nie patrzeć, bo nawet taki głupi zgry po prostu powoduje u mnie ciarki. Naprawdę. Ja mam prawie 30 lat, a nadal mam fobię, jeżeli chodzi o pająki. Także to nie będziemy do końca patrzeli, jak Laura idzie. Laura, ja bym chciała, żebyś ty zrobiła do jedzenia coś. Na chwilę się jeszcze zdrzemnęła. Do pracy idziesz na 17, a przed pracą musisz jeszcze wykonać kilka złośliwych interakcji wobec ludzi chodzących tutaj. Gdzieś w naszej okolicy, potem od Alarika, Alarika, Alarika? słuchajcie, jego imię Arika. Potem od Arika dostaniesz listę osób, z którymi musisz wejść w we wrogie relacje. Powiedzmy takich, wiecie, wrogów w gangu, ale to nie w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku po raz pierwszy pójdziesz do przestępczej pracy. No myślę, że nie jest to dla Ciebie łatwe, ale lauro, my wierzymy w to, że ty w środku w sercu nadal jesteś dobra. I po prostu robisz to wszystko z myślą, oczywiście o małym Filipie. Dobra, no przyspieszymy Ci tutaj troszeczkę, zaraz będzie jedzenie zresztą gotowe i myślę, że potem mogłabyś się na chwilę. O, zobaczcie, wypłać się. No to wypłacz się chwilkę i. Mogłabyś właściwie tutaj spróbować sobie na chwilę się zdrzemnąć, wiecie, odciąć głowę od tych wszystkich złych wydarzeń, które tutaj wkoło są. No, bardzo ci współczujemy, że twoje życie przybrało taki, a nie inny wymiar, ale nie martw się, wszystko jeszcze może być dobrze. Zobaczcie, jak ona płacze. Jeżeli chodzi tutaj w ogóle o naszą Mercy i naszego Arika, to ja jakoś specjalnie nie będę nie grała. Owszem, będę patrzeć, jak tutaj idą im te potrzeby i tak dalej, żeby oni przypadkiem nie umarli. Z informacją, gdzie jest mały Filip. Zobaczcie, jak słychać, jak Laura płacze. Straszne to jest. O! Właśnie skończyła, chciałam wam pokazać. Także idzie, idzie spać już teraz. Myślę, że tutaj wiecie, ma jakieś ubrania, które znalazła może gdzieś u nich w szafie, no bo ona jednak nic ze sobą nie wzięła. E, wracając do tego, co mówiłam, nie będę to jakoś z nimi specjalnie grała, ale musicie wiedzieć, że to wcale nie jest jakieś super dobre małżeństwo. Arik nie jest dobrym mężem. Zdarza jej mu się po prostu podnosić rękę na ciężarną Mercy. Także między nimi też nie jest łatwo. I właściwie Mercy wydaje mi się, że jest taką simką, która padła trochę ofiarą, może właśnie tutaj jakiegoś e, przestępstwa czego życia, bo absolutnie też taki plan na swoje życie, nie miała takiego planu. Ale tutaj o szczegółach może dowiemy się z czasem, bo myślę, że laura właśnie tutaj w Mercy będzie szukała chociaż odrobiny oparcia, no bo wiadomo, że Arik to jest skończone dno. Dobra, słuchajcie, ja dam trochę naszej laurze pospać, żeby do pracy była w miarę wyspana. Myślę, że tak około może 14 ją zbudzimy. I wtedy, co tu pojawienie, co tu się pokazało? Powiadomienie o adopcji. Czy tak mógłby wyglądać dzisiaj nasz syn? Nie, raczej nie. Także nie ma co tutaj doszukiwać się jakiejś właśnie nadziei dla nas. Wracając do tematu, myślę, że tak około 14 będę budziła Laura i pójdziemy porobić te kilka złośliwych interakcji, żeby tutaj właśnie przygotować się do pracy jak najbardziej i najlepiej po prostu. A oni tutaj niech sobie żyją jak chcą. Jeżeli chodzi o ich karierę, wiecie co, nie wiem, czy on, pode... on chyba nie podejmie kariery, bo on będzie się po prostu skupiał na takim, wiecie, kradnięciu wokół w okolicy i tak dalej. On nie będzie nigdy do pracy chodził po to, Właśnie tej mają laurę, żeby to ona w razie co była przestępcą karierowo, a co za tym idzie. Jeżeli przyjdzie kogoś aresztować, to właśnie niestety wszystko spadnie na naszą Laurę. Także tutaj naprawdę Laura podejmuje bardzo duże ryzyko, że niestety może sobie zniszczyć totalnie życie. I nie tylko nie dowie się, gdzie jest jej syn, co jeszcze właśnie trafi za kratki. Uwaga, 15. Je, no ja tutaj pitu, pitu, a tu się 15 zrobiła. Laura, słuchaj, myślę, że teraz tak, możesz sobie te porcje zjeść, pozwolą ci na to, ale oczywiście Arik tutaj na dzień dobry, tutaj chluśnie cię napojem. Co jeszcze tutaj by mógł zrobić? Sprowokuje cię w jakiś sposób? Znajdź sobie wroga i wdaj się w no, niestety myślę, Laura, że możesz być tutaj częstą ofiarą, właśnie zaczepek Arika. Miejmy nadzieję tylko, że nic nie zrobi ci poważnego, wiecie, bo skoro śpią razem, raz nie wiem, on się uchlei w nocy, będzie chciałby udusić czy coś, no różnie bywa. Biedna Laura, zobaczcie, dostała napojem, zdenerwowała się bardzo. No, kto by się nie zdenerwował, nie ma się co jej w ogóle dziwić. Laura, dobra, dokończ sobie swoją porcję. Oj! Zobaczcie, cały czas ją zaczepia. Straszne to po prostu jest. Arik, idź sobie tutaj, znajdź innego wroga, o porozmawiaj sobie z tym panem, proszę bardzo. Ej, zobaczcie, on adoptował tego dzieciaka, chyba, nie? Taka była tam nazwa. Przypomnijmy sobie. Bogusław został adoptowany przez rodzinę Trivedi. A jak ty się nazywasz? Nie, na szczęście nie, po prostu imię mi się pomyliło, bo już chciałam mówić, że dziwne, że narkomanom daliby dziecko, no ale no różnie bywa. Dobra, Laura, zjadłaś? Sprawdźmy, poszłaś do swojego pokoju. Strasznie tutaj wygląda ten obraz, ta dziura i to wszystko. Zobaczcie, no po prostu dramat, ale chociaż okno masz, o. A pokaż, jaki masz widok przez okno, może chociaż tutaj odrobinę pozytyw, pozytywów możemy poszukać. Co tutaj widzisz? Trochę gór, zobaczcie, no aż takiej dramy nie ma, powiedzmy. Wiecie co, tak sobie myślę, że my się nie zdążymy jakoś super i patrzcie na to, nasze oczy są otwarte. Nieczęsto gram w Stranger Wild. Szczerze mówiąc, chyba tylko raz sobie przeszłam tą całą zagadkę i e, po prostu będę na pewno że tutaj się dziwiła niektórymi reakcjami, także nie dziwcie się. Ale my się cały czas trzymamy tego, że tutaj to miasteczko jest dziwne, przez to, że tutaj mieszka dużo przestępców i narkomanów, a nie po prostu tutaj związane z tajemnicą Stranger Wild. Słuchaj, no nie zdążymy Cię chyba przygotować do tej pracy, bo jak widzimy, Twój czas się kończy. Także, słuchaj, skończ szybciutko jeść. Czy tutaj jest ktoś, dla kogo moglibyśmy być złośliwi? Poczekaj tutaj, ktoś idzie w momencie może zaczepimy tą panią, misaki jakaś tam, proszę bardzo, byśmy tutaj wzięli jakieś takie może wredne przywitanie, ale nie ma nic takiego, ok? a z podłych rzeczy grubiańskie powitanie jest. Nie wiem, czy tylko nam się uda zdążyć przed czasem, bo zostało nam 30 minut przed pracą, ale Laura podejmuje tutaj jeszcze ryzyko, zobaczcie, przebrała się, idzie, no niestety będziemy taką oglądali często, smutną, przez co gdzieś ten, tamte jej tempo też niestety spadnie i uwaga, no, zdążyła tylko ją tak naprawdę grubiańsko przywitać i musi iść do pracy. No, dość słabo. Rozpoczął się festiwal smagów. To my oczywiście ignorujemy, proszę bardzo. No niestety musimy iść do pracy. A czemu nie idziemy? Co się tutaj wydarzyło? A może jednak jutro pójdziemy, ej, no to na spokojnie zdążymy, super. No to co? No to ta pani będzie twoją pierwszą panią, ofiarą niestety twojego nowego życia. To od razu ją drwi z niej może po prostu. Ciężko się patrzy na naszą laurę wykonującą takie wredne. Zobaczcie, ej, poczekaj, poczekaj, nie idź, halo! Poczekaj, zapytaj o cenne rzeczy, zobaczcie, to już złodziejstwo się w niej budzi, bo ona po prostu zdaje sobie sprawę z tego, że im szybciej. O, muszę już iść. No, ale jednak coś tam się uda nam jeszcze zagadać, że im szybciej my tutaj wykonamy misję zleconą przez tą dwójkę niedobrych Simów, tym szybciej może uda nam się wrócić do domu i może sprowadzimy do tego domu naszego syna. Także musimy tej naszej Laurze wybaczyć, bo to nie wychodzi z jej charakteru, a to po prostu z sytuacji, w której się znalazła. Podłe, obraź, proszę bardzo. Potem dalej jedziemy w złośliwe. Na szczęście ta pani z nami została, zobaczcie. Potem, może tak, podziel się teorią spiskową. E, idziemy dalej tutaj, podłe. No, pchnij, no bez przesady, ale tak, obraź, drwi, eleganckie, przeprosiny, zobaczcie. Gdzieś tam w głębi duszy nasza Laura dalej jest sobą. No, ale nie jest, zapytaj o termin, że wciąży niby. No, myślę, że to jest po prostu straszne. Nie wiem, czy można powiedzieć coś komuś gorszego. Co my tutaj dalej mamy jeszcze, podłe. E, odej nie, odejdź, nie, odejdź nie, odejść bez sensu. Dlatego, że potrzebujemy tutaj jeszcze chwileczkę z nią sobie porozmawiać. Podłe, obraź. Jedziemy dalej. Tutaj zobaczcie, coraz lepiej nam idzie. Po prostu Laura się za, pomału zatraca w tym byciu wrednym. Zapytaj, zaproś na nieistniejące przyjęcie. Poczekaj, nie idź jeszcze i zobaczymy teraz tak. Udało nam się tutaj wykonać 10 podłych lub złośliwych interakcji. Słuchajcie, o tym tutaj ignorujmy. Ignorujmy telefon. Telefon nam już padł. Telefonu już nie mamy. Zobaczmy tutaj, jeżeli chodzi o pracę. Ukończono w 50%. Ok. Myślę, że teraz tutaj korzystając z tego, że mamy poniekąd dzień wolny. Rozejrzymy się troszeczkę po okolicy Stranger Wild. Jak widzicie, tutaj wszędzie są jacyś żołnierze, którzy przyjechali walczyć z plagą narkomanów. W naszym przypadku, tak jak sobie ustawiliśmy, chodzą. Chodzą tutaj też jacyś lekarze albo może bardziej naukowcy z plakietkami, którzy mają swoje jakieś zadanie. Zobaczymy, czy gdzieś tutaj jest jakieś takie miejsce, gdzie nasza Laura mogłaby spotkać więcej Simów, dla których mogłaby być złośliwa. Wszędzie są jakieś, zobaczcie, wozy wojskowe. No po prostu ogólnie, szczerze mówiąc, lubi miasteczko Stranger Wild, ale nie. Nie lubię tej całej fabuły i historii, bo ja nie przepadam nad takimi rzeczami troszeczkę nadprzyrodzonymi. Jakby źle mi się gra, tak samo nie wiem. Nie lubię wampirów, wilkołaków, dlatego w tym miasteczku, bo tak jak powiedziałam wam dzisiaj na początku, przegrałam tylko raz, tak naprawdę, i już więcej tutaj nie wróciłam. Poczekajcie, ci wszyscy ludzie się dokąd, dokądś spieszą, widzicie to? Ja myślę, że Laura sobie tutaj podejdzie i poczeka, tutaj zaczai się na tą panią. I tutaj wobec pani Jadwigi Kurek będzie po prostu znowu nieprzyjemna. Dlatego, że szczerze mówiąc, ciężko mi tutaj jest w jakikolwiek sposób kogoś zagadać. O, Grubiańskie powitanie, proszę, choć, choć, choć. Szybciutko, ona przez to, że jest smutna, naprawdę dość dużo wolniej chodzi. Także musimy tutaj na to brać poprawkę. I uwaga, ofiara złośliwości Laury, numer dwa. Poszła sobie, no dobra, to ten pan będzie naszą ofiarą nową. Grubiańskie powitanie, od razu na dzień dobry, oczywiście we wredny sposób, staramy się tutaj go zagadać żeby od razu wiedział, z kim ma do czynienia, po prostu. Zatrzyma różowy zegarek, także myślę, że ona tutaj by oczywiście mu tego nie darowała. Poczekajcie, no widzicie, to oni naprawdę wszyscy natychmiast idą. Także musimy tutaj dość w miarę szybko starać się ich zagadywać, żeby ich zatrzymać. Kpi ze stroju, na dzień dobry, od razu, Lauro. Wiem, że to nie jest w twoim stylu, ale trudno. Musimy tutaj na chwileczkę kłócić się o. Politykę niech będzie. Musimy na chwileczkę zamknąć oczy, zapomnieć o tym, kim byłaś, i skupić się na tym, kim jesteś, czyli na simce podłej, wrednej i w ogóle takiej wiecie nieprzyjemnej. Obraź, zobaczcie, pociesz po śmierci. On jest bardzo smutny, bo ktoś mu umarł, a my mu jeszcze dowalamy. Ej, słabo. Aż mi się zrobiło głupio. No ale co poradzić, Lauro? Co poradzić? Jesteś w takiej, a niewinnej sytuacji. Pchnij go tutaj też od razu. E, zapytaj o cenne rzeczy. W dzisiejszym odcinku skupimy się właśnie na przygotowaniu do kariery i tutaj na realizacji aspiracji. W kolejnym pojedziemy właśnie do pracy, a potem po malutku udamy się kraść. Co tutaj mamy? Zwędź obiekt. Widzicie to lepkie rączki. Kliknij obiekt i wybierz, spróbuj to zwędzić. Przypniemy jej to oczywiście, bo się tym zajmiemy. Zdrzemnij się to nie. Co masz? Rozwiedź się. O nie, widzicie to? Laura wie czym jest miłość. Wie też, że małżeństwo z Simem o imieniu Felix wcale jej nie przypomina. Kliknij Sima, Sima o imieniu Felix i wybierz rozwiedź się z kategorii podłe. Aż mnie serce zabulało po tym wszystkim, co oni razem przeżyli. Ja wiem, że wspólne problemy to nie jest łatwe. Nie jest łatwo przez to wszystko przemnąć, ale, Lauro, nie skreślaj proszę jeszcze waszego małżeństwa. Może jeszcze uda wam się po prostu odnaleźć tą miłość. No, no, wam powiem, aż mnie teraz zgięło. Wszystko, wszystkim. Wszystkie jej podłe zachowania, to nie wiem, to da się jakoś zrozumieć. Ale to, że ona chce skończyć z Feliksem, powiem Wam szczerze, że zaczynam się zastanawiać, w jakim stanie ta rodzina wyjdzie z tej tragedii. No nawet jeżeli ten Filip się odnajdzie, o ile oczywiście mamy na to cały czas nadzieję, nawet jeżeli on się odnajdzie. Czy tą rodzinę da się jeszcze uratować? Zobaczcie, ojciec Laury, kiedy dowiedział się, że jego ukochany, jedyny wnuk płci męskiej zaginął, niestety zmarł na zawał. Czyli on już poniósł największą możliwą cenę. Teraz, jeżeli chodzi o rodzinę, o zobaczcie, chruśnie go napojem. O, nie udało Ci się, widzisz, Lauro, jeszcze musisz poćwiczyć, bycie po prostu złośliwą, bo niestety nie jest to Twojej naturze i Ci się nie udaj. Ale ta pani ma czapkę, ej, parcie, czad. Wracając do tego, co mówiłam, no ich rodzina po prostu teraz też wisi na włosku i jak widzimy, chyba będzie tylko i wyłącznie gorzej, skoro Laura pomału nie widzi już nadziei. I tutaj próbuje. O! Osiągnęliśmy kolejny etap, super, udało nam się. A czemu zdobyliśmy przy okazji też maksymalny poziom umiejętności, gotowania i? ogrodnictwa. Chyba coś mi się tutaj zbuglowało, widzieliście to? Teraz tak, zobaczmy, co my tutaj mamy. W kolejnym punkcie podejmij karierę przestępcy, No już jesteśmy przestępcą. Osiągnij wiek dorosły. Nie lubicie czterech simów, czyli musimy jeszcze dwóch simów tutaj zwerbować, żeby nas przestało lubić, co będzie w kolejnym poziomie. Ktoś uznaje cię za wroga. Osiągnij czwarty poziom kariery przestępczej. Wdaj się w pięć bujek. Czyli jeszcze będziemy musieli się bić z ludźmi, no straszne, to jest wszystko. Wiecie co? No po prostu załamka. Słuchaj, Lauro, wydaje mi się, że mogłabyś tutaj jak najszybciej dążyć do tego, żebyście już tutaj na dzień dobry stali się wrogami, dlatego że no potrzebujemy wrogów. Niestety, taka jest nasza misja. Błagaj o wybaczenie. Wiem, że byś chciała, ale niestety, twierdzi, że jesteś mistrzem zbrodni, o nie. Uwaga, stanął tutaj żołnierz. Trochę się obawiamy, że mogliby naszą Laurę aresztować, jeżeli tutaj przy nim przyznamy się, że wiecie, jesteśmy mistrzami zbrodni. Zobaczcie, cały czas stoi jakby podsłuchiwał, także dziwnie. Ja sobie zakończę dzień szaleń, bo oczywiście nie weźmiemy w tym udziału. Walcz! No nie wiem, Lauro, czy chcemy zobaczyć, jak pierwszy raz wydajesz się ty z kimś, z kimś w pojedynek? No sprawdźmy, niestety i tak od tego niestety nie uciekniemy. Potem może tak zapytać, nie, kpi ze stroju dalej i uwaga, chyba teraz będziemy walczyli z nim, ciekaw, czy nam się uda. Widzicie, ta pani tutaj ma jakby podsłuch. I dziwne, że stanęła akurat koło nas. Możliwe, że chciała podsłuchać, co Laura ma tutaj do powiedzenia. Ej, patrzcie, biją się. Ona szybko od razu uciekła, nie chce na to patrzeć. Idzie żołnierz, personel wojskowy, oben tutaj jakoś nie zareagował, zobaczcie, każdy się odwraca. Ej, ogólnie dziwne, słuchajcie, w moi widzowie. Jeżeli kiedyś jesteście jakimiś właśnie obserwatorami bójki, no to się nie, od, nie, nie odwracajcie, nie udawajcie, że nic nie widzieliście. Piers i Laura nie cierpią się teraz nawzajem. Reagujcie, wołajcie o pomoc, cokolwiek, a nie po prostu zawróćcie w środku drogi i idźcie dalej. Co za nieczuła bestia? Dominik Kluczyk, jesteś na naszej czarnej liście. Będziesz kolejny do bycia wrogiem. Parcie od razu, jak nam czerwony pasek tutaj urosł zaraz po tej bitwie. Proszę bardzo, obrać go może. I teraz tutaj spróbujemy oczywiście jeszcze podłe uznać za wroga, jeżeli będzie taka opcja. Walcz wręcz podły, uznaj za wroga. Nie wiem, czy nam to zaliczy przyszłościowo tutaj to, bo. Y Tutaj ten cel w aspiracji, dlatego że tutaj jest, że ktoś uznaje cię za wroga. Także właściwie nie wiem, ale, no, mimo wszystko, lepiej już wroga jednego w razie co mieć, bo na pewno nam się to przyda. I uwaga, Pierce i Laura mają siebie dość, teraz są wrogami. Patrzcie, jak to wygląda dramatycznie. Laura tu mu jeszcze nawtykała. Co byśmy tutaj jeszcze mogli zrobić teraz z nim, jak już jest naszym wrogiem? Jesteśmy pewne siebie, bo uwaga, wygraliśmy walkę. Także super. Zmocniona pewność siebie po wyjściu bez szwanku zaciętego starcia. Jak widzimy, Laura sobie dość dobrze radzi będąc złą. Nie wiem, czy powinniśmy być z niej dumni, czy nie. Laura, chciałabym, żebyś teraz może po prostu wróciła tutaj do domu. Zrobisz im kolację oczywiście. Posprzątasz tutaj to, co ugotowałaś wcześniej. Czy ty się tam zacięłaś, czy czemu nie możesz wyjść? Poczekajcie, a może mam wyłączoną wolną wolę, dajcie mi to sprawdzić, bo nie chcę, żeby mi się coś stało. Mimo wszystko, tak jak powiedziałam, potrzebujemy ich żywych, także chwilę, rozgrywka. E Wolna wola, wyłączone, nie, nie, musimy włączyć im pełną wolną wolę, dlatego że chciałabym, żeby oni jednak tutaj sami troszeczkę żyli. Wiecie o co chodzi? Sami o siebie dbali, bo a nie że on tutaj stoi tak, jak on stał, i jest po prostu wykończony. Słuchajcie, idźcie może po prostu sobie spać. Was tutaj położę. Miałam wam i nie grać, no ale trochę jak widzimy, muszę im pomóc, bo inaczej słabo to widzę. Skorzystaj, weź sobie może szybki prysznic i potem idź po prostu spać. A tutaj Laura w tym czasie ogarnie tutaj trochę wam w kuchni, zrobi wam coś do jedzenia, oczywiście, i posprząta, bo jest Waszą poniekąd, niestety, służącą. Wraca w dość słabym stanie, ale Laura, nie martw się, dasz sobie radę, przetrwasz to już gorsze w życiu, sytuację po prostu przeżywałaś. No, myślę, że w ogóle najgorszym życiowym jej koszmarem to jest to, jak się dowiedziała, że jej syn po prostu zaginął i nie wracał, i akcja poszukiwawcza nie przynosiła żadnego, wiecie, tutaj skutku. Także Laura już swoje przeszła i teraz jakaś tutaj bycie służbą dla dwójki nierobów myślę, że nie będzie dla niej aż takie straszne. Słuchaj, weźcie od razu, proszę, za robienie kolacji. Yy, podaj kolację, właściwie się da nie byśmy mogli bardziej zrobić. Nie, nie idź do tego łóżka, patrzcie, chce się cały czas zrzemnąć. Podaj kolację, że jak oni wstaną, będą mieli co jeść, bo inaczej myślę, że Arik mógłby tutaj nawet z łapami na ciebie wyskoczyć, a myślę, że po prostu boisz się tego mężczyzny, bo nigdy nie wiadomo, co mu strzeli do głowy. I właśnie, żeby tutaj uniknąć takiej konfrontacji, to postarasz się, no jak najlepiej spełniać się w roli poniekąd ich służącej, no żeby po prostu nie powodować to jakichś przykrych sytuacji. Jak widzimy, dobrze ci tutaj poszło, właśnie ugotowałaś, właściwie nie musisz jeść, bo nie jesteś jakoś super głodna ale widzimy, zgarnęła sobie porcję, to wiecie co, pozwólmy jej zjeść, ja schowam resztę do lodówki, niech sobie na spokojnie zje, dlatego, że no wygląda po prostu dramatycznie, chuj jest bardzo, bardzo szczupła, więc tym bardziej niech je, kiedy tylko ma na to ochotę, co się stało, Śmieje się szyderczo, ok, możemy to wywołać raz jeszcze, bo miałam przyspieszone i nie widzieliśmy tego dokładnie, poczekajcie. Nie, nie możemy tego zobaczyć. No dobra, trudno. Myślę, że wtedy mogłabyś być wziąć prysznic i pomału kłaść się po prostu tutaj spać. Oczywiście, wieczór myślę, że dla ciebie skończy się ja jeszcze. Najpierw płaczę w poduszkę, jak każdy, odkąd Filipek zaginął. I uwaga, po prysznicu oczywiście zakopujesz się w swoim bardzo niewygodnym łóżku i niestety, jak widzimy, aż mi się serce kraja, bo nasza Laura, właśnie w samotności, w zupełnie obcym, przerażającym po prostu miejscu. Opłakuje sytuację, w której znalazła się jej rodzina. Słuchajcie, ja myślę, że zostawimy tę laurę w spokoju. Niech sobie położy się spać, niech troszeczkę może odpocznie. O, super. Jutro będzie Lauro nowy dzień. Myślę, że nie będzie lepszy niż mijający, ale będzie nowy dzień, nowa szansa, żeby jak najszybciej wypełnić tutaj postanowienia tej rodziny, żeby jak najszybciej skończyć tą straszną przygodę i dowiedzieć się, co stało się z Filipem. Słuchajcie, moi mili. Dziękuję Wam bardzo za ten pierwszy odcinek. Zapraszam Was w tym miejscu już na kolejny, który wkrótce pojawi się na tym kanale. Pozdrawiam, Miss Sims.